Piłkarze Świtu nie zwalniają tempa. Drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego odniosła trzecie z rzędu zwycięstwo w trzeciej lidze i pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w grupie pierwszej. Świt długo męczył się dziś z Pelikanem Łowicz i wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem. Gospodarze do końca walczyli jednak o wygraną. Ich wysiłki zostały nagrodzone w 90. minucie, kiedy to Kamil Wiśniewski celnym strzałem wykończył zabójczą kontrę nowodworzan i zapewnił swojej drużynie komplet punktów. Po 7 kolejkach Świt jest wiceliderem tabeli i ma tylko oczko straty do Sokoła Ostróda.